Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na przegląd moich stylówek z 5 dni, czyli ta seria, którą bardzo, bardzo lubicie. No i teraz tak, zacznijmy od tego, co mam dzisiaj na sobie. Jedziemy za moment z Massimo na obiad do centrum, poznać nową włoską restaurację. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Więc dzisiaj trochę tak na luzie, trochę bardziej klasycznie. Za oknem zimno, chociaż słonecznie. A ja mam na sobie dzisiaj tak, kamizelkę, którą Wy też już bardzo dobrze znacie. Taką właśnie długą, wełnianą kamizelkę. Pod kamizelką jest koszula, taka cienka, z Zary. Zresztą przepiękna jest ta koszula. Podwinęłam sobie, jak widzicie, tutaj też rękawy, ale można je nosić o, w ten sposób. Czekajcie. O. Tak, one tutaj mają tylko jeden guziczek. I założyłam spodnie, właśnie te chabrowe z Zary, które uwielbiam, do tego czarne mokasyny. Zakładam resztę i zaraz zobaczycie, jak będę wyglądać w całości. Zakładam okulary, no bo tak jak wspominałam wcześniej, dzisiaj mamy przepiękne słońce. Całość dopełniłam płaszczykiem z Zary granatowym. O, i oczywiście moja nowa torebka od marki Furla. Także tak się dzisiaj prezentuję. Jedziemy na spacer, później na obiadek. Zapowiada się naprawdę bardzo fajny dzień, a Was zapraszam na kolejną stylizację. Dzień dobry jeszcze raz, witajcie w nowej stylizacji. Właśnie przed chwilą pożegnałam mojego gościa, z którym nagrywałam film. I wybieram się teraz załatwić kilka ważnych spraw, m.in. poczta i księgowa. I od razu pokażę Wam, co mam na sobie. Pierwsza rzecz to taki sweterek, który, nie uwierzycie, ale ma mniej więcej 8 lat. Tak mi się wydaje. To jest sweterek z Zary, taki cienki, z bardzo fajnego materiału, ale uwielbiam ten sweterek właśnie przez to, że ma, jest biały i ma takie kolorowe kwiaty. I za każdym razem, kiedy go zakładam, to wszyscy się pytają, o jaki ładny, gdzie kupiłaś? No niestety, niedostępny, kupa lat, ale cały czas w dobrym stanie, cały czas dobrze wygląda. Do tego założyłam sobie również spodnie z Zary, te zielone, które też już Wam pokazywałam ostatnio. Wydaje mi się, że całkiem fajnie pasują właśnie do tego sweterka. I mam też mokasyny, które widzieliście w ostatnim haulu. Zakładam resztę i jadę załatwiać wszystkie swoje sprawy. Całość postanowiłam dopełnić trenczem w takim kolorze miodowym, który jest od marki Holistic. Wy ten trencz też już bardzo dobrze znacie. Zaraz go sobie zapnę, zawiążę paskiem w talii i biorę dzisiaj torebkę Furla, która pomieści wszystkie moje dokumenty, które muszę zawieźć do księgowej, czyli wszystkie najważniejsze sprawy będę mieć w jednym miejscu. Tak się prezentuję, zabiorę jeszcze ze sobą okulary, ale teraz ich nie zakładam, bo wiecie co, dzisiaj jest taka pogoda, że trochę wychodzi słońca, trochę sypie śniegiem, a pomieszanie z poplątaniem, ale najważniejsze, że nie jest zimno. Także tak się dzisiaj prezentuję, kolorowo znowu, wiosennie, no czekam na tę wiosnę, przyciągam ją jak się uda, mam nadzieję, że szybko przyjdzie. Like it is, bend open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. Czas na kolejną stylizację i dzisiaj mam na sobie ten mój ukochany sweterek w żywych kolorach z Zary. Różowo-fioletowy. Odblaskowy, ale powiem Wam, że idealny na taką pogodę jak dzisiaj, bo jest dosyć chłodno, natomiast mamy słoneczko, włosy spięte, związane w kucyk i założyłam sobie do tego sweterka czerwone spodnie, również z Zary. Wy te spodnie już znacie, ponieważ one są od garnituru, który pokazywałam Wam w zeszłym roku, czarne mokasyny. Zakładam resztę i zobaczycie, jak będę wyglądać w całości. No i jestem gotowa. Założyłam dzisiaj na siebie płaszczyk z Zary, który też już bardzo dobrze znacie. Do tego czarna torebka mini od Michaela Korsa. Tak się prezentuje. Kolejny kolorowy dzień, że tak powiem. Także jestem gotowa do wyjścia. A Was zapraszam na kolejną stylizację. Breathless.
łatwe. Gotowi na kolejną stylizację? Dzisiaj będzie w pomarańczach. Mamy przepiękną pogodę, świeci słońce i założyłam sobie ten sweterek Zary, który jest z kolekcji jesiennej, o ile dobrze pamiętam, z takim krótszym stanem, ale z frędzlami, widzicie, z szerokimi rękawami. Uwielbiam ten sweterek. Do niego założyłam pomarańczowe spodnie z Reserve z kieszeniami, takie szerokie, mokasyny, które też Wam pokazywałam już w holu na moim kanale, mokasyny zamszowe. A ponieważ właśnie skończyłam nagrywać film, mogę jechać do centrum, załatwić parę swoich spraw. Zakładam resztę i pokażę Wam, jak będę dzisiaj wyglądać w całości. Oczywiście zabieram ze sobą okulary. Dopełnieniem jest ten oto miodowy trench od marki Holistic, który po prostu uwielbiam, idealny na tę porę roku. A i torebka Pinko. Tak się właśnie prezentuję dzisiaj. Trochę w pomarańczach, trochę jak widzicie w takich miodowych odcieniach. Czekajcie, żeby było tutaj widać co i jak. Proszę bardzo. Może być? Gotowa? Jadę na podbijanie centrum. Może dzisiaj uda mi się coś fajnego kupić. And open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. Moi drodzy, czas na ostatnią stylizację w tym filmiku i dzisiaj będzie tak, powiedziałabym, raczej na luzie, nic specjalnego, ale założyłam mój zielony golfik z Zary, który po prostu uwielbiam, ten kolor daje mi dużo takiej pozytywnej energii, włosy spięte dzisiaj w koczek, pasek od Pinko, jeansy takie proste od marki Fart, mokasyny, które już bardzo dobrze znacie. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio uwielbiam chodzić w tych mokasynach. No nie wiem, jakoś tak mam, ale dzisiaj, mimo tego, że jest pogoda, powiedziałabym, kiepska, to jest całkiem ciepło i pokażę Wam teraz, co zakładam na siebie na górę. Tam-daram! Wykończeniem całości będzie ta piękna habrowa marynarka, którą wiem, że Wy też bardzo lubicie. Marynarka z Zary, ona jest taka cieplejsza, więc muszę Wam powiedzieć, że taki przejściowy, jak przejściowy płaszczyk, bardzo ją lubię. I do tego biorę torebkę od Furla, która pomieści wszystkie najważniejsze rzeczy, które muszę ze sobą zabrać. No i słuchajcie, tak się dzisiaj prezentuje. Ostatnia stylizacja, proszę bardzo, nic specjalnego, ale kolory oczywiście muszą być obowiązkowo. A ja tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa! Like you feel less. Steal all the gold you can get, you can...